Anko gołąbeczki. Niedziela, godzina już chyba jest 12. W tym przestawionym czasie to już człowiek nie ogarnia. Chodzą tam. Piękny żałobnik na składzie siedzi. Zobaczcie, jaki orzeł, żeby się nie zerwał. Piękny. Składowy. Taka kosa. Nie chce zlecieć. Prosty. A taki. Kruk czarny. Już siedzi. Ale ojciec też złapał perówkę. Ładną perówkę złapał. Pokażę wam wszystko. Będzie leciał zaraz. Już kuca. Tam ile gołębi lata, zobaczcie. Nie wiem, czyje to gołębie, ale jakieś obce chyba. Zobaczcie, siadają jakieś. Budapeszty? Tu dwa. I kończaty jakieś różne. Wesoła niedziela się zapowiada. Są trzy sztuki tu. O, siadał tutaj. Jakiś budapesztański. No. Co to? Jakiś taki czerwony. Jak Budapeszt. Żałobnik siedzi tam. Koki siadają, a żałobniki nie. Chyba nawet tam jeszcze jakiś siedzi. Dwa siedzą? Dwa Budapeszty. Zaraz zobaczymy. A, no to moje, muszę im znaki porobić. No co to? Chyba dwa Budapeszty siedzą. Nie wiem, zaraz zamkniemy, to się przekonamy. Żałobnik się zerwa, poleciał, tu leci. Zobaczcie, jaki ładny. Fajny żałobnik. Mógłby usiąść. Akurat na budę wchodziłem. Klepie, może. O, to ten kok czarny. Może. No, dawajcie tu, towarzyszu. Poleciał na Adama. Takie to są niedostępne za bardzo. Poszedł aż tam na rybienko. Klep, ledwo lata, poleciał. Tu może coś być, bo tu trzy sztuki przyszły. Jeszcze tego leci cicho, leci tutaj. Może akurat będą siadały. Zobaczcie jakie. No są inne gołębie już tak. Nadlatuje. Ale to się go będą bały. Oj. Padł. On w gołębiach raczej nie potrafi latać. Ale rozpędził się, poszedł. Pewnie genia. Genio ma takie ładne. W sensie składowe. O, poznał chałupę? Nie, zawraca. Wolnym kroczkiem. Kiedyś takie gołębie to były warte. Może jakby siadały. Poszedł na Marcina. Zobaczcie jaki lin nad samą głową moją. Chyba mu się to spodobało, tam powiem. Znowu na domu siedział, tam gdzie wcześniej siedział. Nie, tym bardziej teraz do sąsiadów siedział. Jest coś tu jeszcze? Czyje to gołębie były? Się pokazały?
Małe budy mają, zobaczcie. To świnie jakie, no. Nie, jeszcze z siadaniem mają problem. Zawsze ta buczata. Trzy przyszły, jednego złapałem. Jakie brzydki. Czerwone. A one są mądre gołębie, wam powiem. Marcin taki spory miał. No, tu taka peróweczka, taka składowa. Zobaczcie. Ale krótki gołąb. Taki... O, może nie na składzie aż taki. Nie wiem, jak to chodziło, bo to tata złapał. Ale jak to gańka, to raczej... Pocztowe wypuści mi, tutaj się plątają. O, z 10 sztuk się ciągają. No, tamte już więcej chodzi razem. Damy radę rozpędzić się. Tak też się chce ganiać, tak. Jest obcy kolejny. O, siada. Jakiś biały? Wpadł. Jakiś kurde koków znowu napuszczali. Ale zobaczcie już, jak przychodzą do siadania. Już im lepiej. Nie wiem, czy w butę trafiają, ale nie trafiają. Świniaki siedzą obok. Wrona idzie jakaś, zaraz je przepłoszy. Ale to są bestie. Siedzi ten białek tu na boku. Wszystko im przeszkadza. Ale tak z 15 razy się pogania. One się nauczy. O, to sąsiedzi w niedzielę tłuką. Bawią się dzieciaki. Biały siedzi tam. Na szopce. Żałobnik siedzi tam. Na domie. Żałobnik siedzi tam na domie u sąsiada. Tu siedzi czarny kot swój taki. Pełno obcych. Kto to wypuszcza takie dziadostwo? Co tydzień u nas pełno takich jest amerykańskich. Także ostatnio jak wypuściłem na działce dwie sztuki, to słuchajcie, jakie kruki zaczęły ganiać. To ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ale już przestaję nagrywać takie rzeczy, bo to zbyt drastyczne. Zaraz zieloni się do mnie przyczepią. No wiadomo, że kruki, jastrzębie też chcą jeść. No właśnie. No ale... Żałobnik prostuje skrzydełka, zaraz ruszy. Mówiłem, leci. O Jezu, jak mu mało brakuje, zobaczcie, patrzcie. Co? Jestem, jest. Pilnuję go. Ma jakąś obrączkę. Młody. Jakiś późny młody jest. Ale fajny, co? Fajnie lecią. No nieufny jest, no masz, zobaczcie, zaraz się polecą. Widać, że to jakiś dzik jest, kurde. No ciekawe, czy da się go złapać, czy nie. Podskakuje. Perłówka ładna, żałobnik ładny. Dzisiaj by było dobrze. Poleciał do stada zaklimatyzować się tam. Nie czuję się tutaj pewnie, patrzcie. Jak się patrzy. Idę otworzyć gołębniki. Może wejdzie. Siedzi. Siedzi już pół godziny. Nie rusza się. Strach do niego podchodzić. Posiedzi, posiedzi, może polecieć. No ruszył się w końcu troszkę. O.
Zobacz, jaki gołąb nie spod siatki. Przygotować się, siedzi pod siatką. Łapie ziarenka. Szamie. Uspokoił się. Powolutku. No i jesteś. No, udało się. Jeszcze nie jest w moich łapkach, ale... Zaraz go obcenimy z bliska. Ciężko było go złapać, aż mu się mordka otworzyła. Żałobnik. Zaraz wam coś pokażę. Kiedyś rozmawialiśmy o pazurkach. No niestety, jeden ma biały pazur. Ale prawe ma, oko ma białe. Troszkę przekrwiony jednak. Nie jest taki piękny, jak myślałem. Ogon ma jasny. No, tak się prezentuje. Zobaczcie, jest bliska. No, rozpierzony strasznie. Nie wiem, może będzie miał kalinę, może nie. Na piersi. No ale jakby nie było, dzisiaj dwie sztuki już lepsze się złapało. Perłówka fajna. Żabnik. Jaki jest, taki jest. Ale wyczekałem go po prostu. Kiedy można powiedzieć taki udany. Wczoraj trzy, dzisiaj trzy. Ten jeszcze siedzi, to taki biały. Ale już mi się nie chce go łapać. No, tu za plecami sąsiady goniają. O, tam Darek ruszył, też widzę, ale Darka jakoś nie chce chodzić. Nie wiem, co mu się dzieje. Tutaj Adama. Ciepło jest, troszkę jest za ciepło. Żółty koroniat wpada, wpadnie Budapeszt. Nie chce chodzić w głębiach. Poszedł. A już go podbierały tu. Już miał chęć. Poszedł. Bogdan zobaczył żółtego. Spędził. Tamten żółty lata. No, chyba jedą do siadania. No, zobaczymy, jak teraz się wkręcą. No, mocno, mocno przyszły. Tylko w budę nie trafiają. Zobaczcie, co one robią. No one mnie normalnie wykończą psychicznie. Wykończą mnie psychicznie. Jak usiadły, byle jak. No, znaczy byle jak. No dobrze, w miarę usiadły, ale nie trafiły w budę. O jest. Trzeba zakończyć ten dzień. Ta zmiana czasu nas dobije. Godzina 16. Już ciemno. Także poganianiu. Biały. Nie do złapania gołąb. Zobaczcie. Nie chcę wejść. No dobra, będę kończył. Dzisiaj 3 sztuki na plus. Weekend uważam za udany, bardzo udany. 6 sztuk, wczoraj 3, dzisiaj 3. Biały wejdzie, tydzień poleci. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.